chcieliśmy stworzyć główną dydaktyczną ścieżkę drewnianą, wyniesioną ponad poziom terenu. Ścieżka wyniesiona by była w celu umożliwienia zwierzętom żyjącym na tym terenie migracji, ale także szacunek dla tego miejsca, poszanowanie tego terenu, roślinności, która tam się znajduje, ale także wytyczenia takiej granicy, po której użytkownik mógłby się poruszać. Jeśli chodzi o architekturę, ona podobnie tak jak ścieżka jest drewniana, wyniesiona ponad poziom terenu, także w minimalnym stopniu ingeruje. Także też ta konstrukcja, którą proponujemy w naszym projekcie, jest bardzo delikatna, jest taka lekka, także ten teren, żeby ten teren w jak największym stopniu poszanować. To, co jeszcze proponujemy, to są trzy pawilony, małe pawilony, to są małe kubatury. Dwa z nich to są te o drewnianej, wyniesionej, lekkiej konstrukcji, o której wcześniej mówiłam. Natomiast jeden z nich jest wtopiony w półkę skalną. On się znajduje w miejscu, gdzie teraz na tym terenie jest zespół nurkowy. Byłby wykonany z kamienia, z tego miejscowego kamienia. On też dostosowuje się wysokością do półki skalnej, także jest harmonijnie wpisuje się w ten kontekst. Tam ściana od strony tarasu widokowego byłaby całkowicie przeszklona, tak żeby też umożliwić przyszłym odwiedzającym kontemplację na ten zbiornik wodny właśnie z tego miejsca, także ze środka.